Tuż przed maturą kwitły kasztany, śpiewał Wojciech Gąsowski w latach 80. I my dzisiaj także moglibyśmy sobie tak właśnie podśpiewywać, bo jak widać, kasztanowce w mieście fantastycznie zakwitły. Tyle tylko, że to tuż w kontekście matur wydłuża się aż o miesiąc. Gdyby nie koronawirus i gdyby matury odbyły się w pierwotnie zaplanowanym terminie, dzisiaj maturzyści mierzyliby się na przykład z matematyką na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z nowym harmonogramem matury rozpoczną się 8 czerwca, potrwają do 29 czerwca i będą miały formę wyłącznie pisemną. Ale to nie jedyne zmiany, z którymi spotkali się maturzyści. Szkoły są zamknięte, nie odbywają się w nich zajęcia, dlatego też nie odbyły się tradycyjne pożegnania, zakończenia roku i rozdanie świadectw. Niektóre szkoły, tak jak liceum ogólnokształcące nr 3, umożliwiły absolwentom, zgodnie oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, indywidualny odbiór świadectw. Inne placówki liczą na pozytywny rozwój wydarzeń, na to, że epidemia ustąpi i będzie możliwe zorganizowanie spotkania, uroczystości, podczas której takie świadectwa zostaną wręczone. Już dzisiaj za wszystkich maturzystów ściskamy mocno kciuki i życzymy połamania piór na egzaminie dojrzałości.